Czy widzisz tu ukrytą osobę? Naprawdę, jest tu ukryta. Ale później zdradzę gdzie, bo dziś influencerzy ukryli się na moich zdjęciach. Tylko oni jeszcze o tym nie wiedzą. No może poza jednym, który zareagował na przeróbkę i nie był z niej do końca zadowolony. Ale o tym też później, bo jako pierwszego ukryjemy... Gdzie to Przemysław Pro. Przemek Pro. Dobra, teraz zdjęcie. Że jesteśmy w Tajlandii, to mamy dużo zdjęć, tylko nie wiadomo, czy wszystkie się nadadzą, więc trzeba wybrać jedno. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Patryk jest cudotwórcą, magikiem. I zobaczycie. Efekt finalny już tutaj macie. Może uda wam się odkryć, gdzie jest Przemek Pro. I osobie, której uda się na Instagramie odnaleźć Przemka, wygrywa stówkę. Więc sprawdźcie, czy wam by się udało zdobyć stówę, a my zaraz będziemy to przerabiać. Wy jesteście przed nami. Gdzie jest moja stówa? Ale jeszcze go nie ukryłeś. Ukryj go. To może zróbmy tak, jak ktoś nie znajdzie kogoś na zdjęciu, to stówa leci dalej. Dobrze, robimy tak. Nie no, generalnie zdjęć mamy sporo, tylko kwestia, czy tam ludzie po prostu z tyłu będą dobrze widoczni, żeby to wyglądało w miarę, wiesz, realistycznie. O, a może do basenu? Będzie Przemek pod wodą pływał. Nie. Ja myślę, że ze świątyni będzie najlepiej. Tak. No i Herol, które chcesz zdjęcie, bo tutaj w zasadzie każdy... Wszystkie są śliczne, Patryk. Proszę ale... ci, czyń powinność. Ja nie wiem, które będzie najlepsze, żeby wkleić Przemka, więc wybierz, które dla ciebie jest najlepsze i najprostsze, bo wiem, że to może być wyczyn. Warto tutaj dodać, że robiąc te zdjęcia, nie myśleliśmy o tym, żeby kogokolwiek w nich ukrywać, więc... Też nie myśleliśmy nad tym. Ale mam pomysł. Tutaj mamy zdjęcie eleganckie Karola na tyle Watchong. No w świątyni. Coś w tym rodzaju, tak. I możemy wkleić po prostu Przemka na balkonie z tyłu, na przykład. Tylko... Zajebisty pomysł. Albo szczególnie, że nie będę płacił stówy ludziom. Super. Dobrze. Widzicie? Tylko to może nie wyjść, bo zależy od zdjęcia Przemka, no ale zobaczymy. Patryk, tobie wszystko wychodzi. O, o takie. Takie? Nie, żartuję, co ty? Szukamy zdjęcia, na którym Przemek stoi i albo macha, albo opiera się jakąś barierkę, o coś w tym rodzaju. Wow. Wydaje mi się, że to zdjęcie jest dobre. Poczekaj, bo to jest karuzelka. A może takie? Nie, jest dziwne światło. Częstuj się. Photoshop. Tylko się musi odpalić oczywiście. Godzina. To wybierzmy twoje zdjęcie jeszcze. Wybierz sobie twoją pozę, jaką chcesz mieć. Dobra, let's go! Dzięki w ogóle za odbiór poprzedniego odcinka, bo był zajebisty i bardzo wam się podobał. Ja w ogóle lubię takie odcinki, tylko niestety problem jest w tych odcinkach taki, że nie potrafię przerabiać. Potrafił... Dobra, nie potrafię. Po prostu nie potrafię w Photoshopa, więc Patryk jest i Patryk nas wspiera. Dziękuję, Patryk. Podziękujcie Patrykowi w komentarzach. Napiszcie, dzięki Patryk. Będę serduszkował wszystko. Przez 24 godziny. Dobra, mamy wyciętego Przemka Pro, więc teraz odwracamy sobie go, żeby wpasować ładnie słoneczko, no bo słońce było po lewej stronie. Patryk, jaka dbałaś o szczegóły. No oczywiście, że tak. Tutaj, taki mały. No dobra. A może gdzieś tutaj, żeby nikt go nie znalazł. Tutaj. No tak. Będzie wam łatwo, to jest jakby ma być łatwo, żeby was zachęcić, żeby dalej lecieć. Więc piszcie, że wam się w ogóle udało odnaleźć go. Wrzucamy teraz na to blur. No i dobra. Mamy naszego Przemka rozmazanego. Jestem wciąż ciekaw na Instagramie, czy ktoś go zlokalizuje, odnajdzie. Już nie mówię o tym, że ogarnie, czy to jest Przemek Pro, czy ktoś inny, ale czy ktoś zauważy, że ktoś się tam kryje. No mi się wydaje, że to jest łatwe. Jakby znaleźć tutaj Przemka Pro, to nie będzie trudne wyzwanie. Więc pomniejszymy go jeszcze trochę. Po prostu wiecie, chodzi o realizm. Po prostu ma być realistyczne, tak? Prawda? Prawda. No pięknie, Patryczek. Hej, i to nawet wygląda jak część konstrukcji. Jestem cholernie ciekaw, bo my trochę inaczej na to patrzymy, bo wiemy, że on jest tam ukryty, ale jestem ciekaw jak ludzie, czy go znajdą, czy nie znajdą. No to lecimy, publikujemy to zdjęcie na moim Instagramie i sprawdzamy, czy ktoś Przemka odnajdzie, czy nie odnajdzie. Najgorszy problem jaki mam, to problem z opisami. Więc sztuczna inteligencja wymyśli nam opis. No serio. Wymyśl krótki opis na Instagrama, sugerujący ludziom, aby przyjrzeli się zdjęciu. Zatrzymaj się na chwilę i przyjrzyj się temu zdjęciu. Może kryje się w nim więcej niż myślisz. To jest zajebiste. Nawet emoji pierdzielną. Dobra, mamy podpis. Jak dobrze, że sztuczna inteligencja. No youtuberzy już nic nie będą musieli robić. Czy w sumie to nic nie robią. Pyk. Więc osoba, która pierwsza odnajdzie kogoś w tle, zdobywa stówę. Jak ktoś jeszcze napisze, że to jest Przemek Pro, to daje 200. Udostępnij. No dobra, to czekamy. Więc wchodzimy w komentarze. Chwila, co robisz na dachu? A, że ty niby, tak? Tak, ale motyl Daria, brawo! 100 zł wędruje do ciebie, odezwij się na DM-ie na Instagramie. Tam na górze to twój klon. Kryje się tu, albo raczej się nie kryje, promowanie buddyzmu i świątyni! Co?
co? A kogut, koguty! Kici, kici, kici! No, także Przemek Pro jest ukryty. Rzeczywiście, jakbym nie wiedział, że to Przemek Pro, no to on robi jak ja, szczerze. 1-0 dla Team Czerwony. Ja nie podaję ci ręki. Czerwoni co? Rządzą! Yeah! Pamiętajcie, napiszcie to w komentarzach. Druga miejscowa, gdzie będziemy robić przeróbkę, jest bardzo wyjątkowa, bo jest prosto z TikToka. Jest tu bardzo dużo influencerek, które robią sobie zdjęcia. Ciekawe, jak szybko nas przegonią z tego miejsca, ale tu będzie cudownie pracować. Pracować! Jezu, jak cudownie. Zaczynamy chyba kolejną obróbkę. Nie zaczynamy, bo trzeba zdecydować. Koło fortuny decyduje, kogo dzisiaj przerobimy. Sprawdzamy. 3, 4 i będzie to... Citrox. To on ma mało zdjęć. No, zacznijmy od twojego zdjęcia, dobra. Bo mamy ich mało. Chyba już świątynię sobie odpuścimy. Nie, już mamy, nie chcę. Mamy jeszcze z nadmorza. No i to byłoby chyba okej. Tylko jedna mała rzecz. Ludzie w tle byliby ciemni, nie byliby widoczni. No, więc chyba najwyższa pora zrobić nowe, lepsze zdjęcia w tym miejscu. Udało się. Tutaj widzicie efekt końcowy. Przyjrzyjcie się i dajcie znać, czy odnajdziecie Citroxa. A my się zabieramy do roboty. Dobra, mamy zdjęcia. Wybierz, które ci się podoba. Szczerze mi się wszystkie podobają. To jest fajne. Tutaj pokażę jeszcze raz. Wszystko git, tylko moja twarz nie taka. Dawaj to chyba, no spójrz jeszcze. Mi się podoba. Też robione telefonem, nasze też robione telefonem. Do tego wkleić. No idealnie, tutaj jeszcze krzak. Wszystko pasuje tutaj, widzicie? No, idealnie, no. Idealnie. Dobra, wrzucamy. Dobra, udało się go wyciąć. Ja w ogóle uwielbiam, jak się zaczyna, bo początek, widzicie, jest tragiczny, a później Patryk robi z tego coś niesamowitego. No, takie niesamowite. Pięknie, pięknie, Patryk. Myślałem, że sobie żartujesz, jak mówisz, że on będzie tam leżał. Nie, no baniemy go w krzakach, bo tu byłby za bardzo widoczny. Citrox jest schowany, jak go znaleźliście, to gratuluję, bo według mnie... To już jest gotowe? Według mnie jest super. Tak? To jest finalny efekt? No co on odwali? No co to ma być? Przepraszam, Patryk, jest naprawdę fantastycznie, podoba mi. Byleby ja tylko wiem. Ludzie nie odnaleźli Citroxa. Nie, specjalnie go dałem w takim miejscu, że go faktycznie trudno jest znaleźć, no bo on tam gdzieś tam się scala faktycznie z otoczeniem, jest za tymi krzakami. Fajnie wygląda, naprawdę dobrze to jest zrobione. No ja bym zauważył, zwróciłbym uwagę, myślę. Właściwie, no ja nie mogę mówić, bo ja wiem, że coś się ukrywa, ale no... Myślę, żeby zwróciło to uwagę moją. Jesteście Team Czerwoni czy Team Niebiescy? Team Czerwoni, piszcie w komentarzach, błagam. Pokażmy naszą moc! Idź tam, wyjdź z kadru, Niebiescy! Puszczamy fotę! Jak oceniacie swój weekend? Mój 7 na 10. 3, 4... Poszło. Teraz czekać na wasze komentarze. Generalnie Citrox jest skitrany. Nie, pewne jest to, że Citrox sam siebie odnalazł, ponieważ wysłał mi to zdjęcie 15 minut po wrzuceniu, więc jest bardzo czujny w ogóle, jak on to wyczaił. I napisał, stary, co to był za melanż? Że ja nie pamiętam, że byłem w Tajlandii. Mam nadzieję, że nic nie odwaliłem. Także Karol sam siebie znalazł, ale czy widzowie go odnaleźli? Pierwszy komentarz. Nie dotyczy Karola, więc jest dobrze. To też nie, to też nie. Czekaj, czekaj, czemu tam jest Citrox? Bianka Stadnik, 100 zł wędruje do ciebie. Czy tam jest Citrox? No Bartek, niestety byłeś drugi, więc... Ale i tak, stary, naprawdę dobrze ci poszło, bo godzinę ludziom zajęło wyszukanie tutaj Citroxa, który rzeczywiście jest ewidentny. Ale im się udało, tak czy siak. No. Moja misja, żeby go ukryć tak, żeby go nie znaleźć, się nie udało. Czerwoni rządzą! Yeah! No nie tym razem, no nie tym razem. No. No rządzą, niebiescy nie rządzą tym no razem. No właśnie o to chodzi. Jesteśmy w nowym miejscu, pięknym miejscu, w którym jest kolejka. Mam nadzieję, że to miejsce odda i że przeróbka też odda. Jestem tylko ciekaw, kogo będziemy przerabiać. O, sprawdźmy teraz, jak mamy czas. I będzie to... Wojtek Golonka! Wojtek Gola, szykuj się! Team Czerwoni rządzi! Yeah! Wow! No widoczki oddają. Patryk, będzie to jakaś fota? Stary, tutaj wszędzie będą dobre foty, jakby to jest w ogóle tak chora miejscowa. Wojtek Gola, zazdroszczę ci, że będziesz tutaj mógł być. Pa, zjeżdżam! Co jest? 100 000 łapek w górę i zjeżdżam tam. Nie, nie chcę tego robić.
Dobra, jestem ukontentowany. To będzie nasza przestrzeń pracy. Tutaj zrobimy tą przeróbkę. Tylko pamiętaj, że Wojtka trzeba gdzieś, kurczę, umieścić i schować w miarę ogarnięty sposób, a nie, że on z drzewa będzie zwisał, bo to nie ma sensu. Mamy foty. No i generalnie chwilę to zajęło, bo nie wiedziałem, gdzie faktycznie możemy wkleić Wojtka. Pokaż mi lepiej te zdjęcia. Trochę sobie pojaśnijmy to najpierw. Kolory będziemy na końcu robili, na razie musimy wybrać zdjęcie i wtedy będziemy wiedzieli, gdzie możemy wrzucić Wojtka. No, nie wiem, czy te oczy tutaj nie wyglądają trochę dziwnie. Tak, pokaż. Nie jestem przekonany. No co ci nie pasuje? Okej, okay, dobra, przepraszam. Lekko je rozjaśnimy, zmniejszymy trochę saturację ich, żeby były pokaż bardziej białkowe, będzie okej. Okay. Także czas obrobić je. Teraz najtrudniejsze, czyli schować Wojtka golej. Dokładnie, tylko pytanie gdzie? Zróbmy tak, że on jest tak ukryty, że go widać dość mocno. Możemy też zrobić tak, że zamiast go ukrywać w krzakach, możemy go zmniejszyć i zrobić z niego takiego małego ludzika, który sobie chodzi po tych metalowych prętach. Na mojej stopie, stary. Wojciech gola na mojej stopie, dawaj. Tragiczny pomysł, ale... zaczyna jak wyjdzie. No i dobra, mamy zdjęcie. No nie, jasne, że nie. Mi się ten Wojtek podoba. No, jest zajebisty. Wojtek, jak coś pamiętaj, bardzo cię lubię. To jest... żart. Wygląda idealnie, naprawdę. W sumie tutaj na tym murku. No idealnie, jestem ciekaw. Mam nadzieję, że teraz chociaż ktoś stwierdzi, że to jest Wojtek, a nie ja. No teraz go nie rozmazujemy, więc no będzie dobrze widoczny. Teraz tylko parę cieni. I mamy. Pacun, yeah. Coś z niczego. I zobaczymy, czy ktokolwiek zauważy, że Wojtek się tam kryje, bo myślę, że ktoś może zauważyć. Rzucamy, Wojtek gola jest ukryty. Jak widać, trochę go nie widać. Jak coś to dodaję z komputera, ponieważ tutaj jest taka opcja zaplanuj. A kurde, niestety jest różnica czasu, więc jak u was jest 19, to u nas jest północ. Bardzo jestem ciekaw, czy ktoś gole zauważy, czy go nie zauważy. Oba, herbata, ale czasem też kawa, tylko rozpoczynana z turbiami mlekiem. Co to za postać stoi w prawym dolnym rogu? Stówka. 3-0, no kurde, Patryk, musisz się przyłożyć. Sprawdźmy, czy Wojtka w ogóle ogarnęli. Kawa. Co tam robi Wojtek gola? Luki Lukas. Ty się odezwij po 200, bo wyczaiłeś, że to jest Wojtek gola. Brawo. To już było naprawdę ciężkie, bo był w ciemnościach umieszczony. Tutaj on też był ciemny. A dobrze ja... jesteście, czerwoni... rządzą! Yeah. Dobra, kolejna przeróbka. No jesteśmy w pięknym miejscu Take and Wake. Nie zapłacili mi za reklamę, ale miejsce jest przefantastyczne. Zapraszamy do ogrodu. Najlepsze jest to, że całkowicie przypadkiem się tutaj znaleźliśmy. No i tak nam się spodobało, że wróciliśmy. Dobra, róbmy foty. 1 hour later. Foty zrobione. No ale kto będzie szczęśliwcem, którego ukryjemy w moim zdjęciu? Uwaga, uwaga. Dzisiaj szczęśliwcem będzie... Aga Gorzelak. Chodziło o Agę Grzelak. Przepraszam, Agnieszko. Więc Agnieszko, dzisiaj będziemy razem w sadzie. To, że znając Patryka, to ty pewnie będziesz w krzakach. Sorry, Aga, nie chciałem. Zrobiliśmy 200 zdjęć, żebyś miał wybór właśnie. Może być to? Wiesz, głupio wyglądasz. Nie, fajnie, mam taką minę na zasadzie... No nie, ja wiem, czemu mam lanserem. No to chwilać jest fajne. Mhm. Dobra, weźmy to zdjęcie. No i pomyśl, gdzie chcę ją rzucić w tym miejscu w takim razie. Serce mi mówi wklej Agnieszkę do koszyka. Ale nie wiem, czy to jest... No to według mnie jest spoko pomysł, bo tam, wiesz, tak się ją ukryje, no tak w środku. Dobrze. Dobra, Agnieszkę chowamy w koszyku. To jest dużo miejsca. Agnieszka się zmieści. Będzie dobrze. Tylko weź teraz znajdź zdjęcie takie, ale chyba będzie, nie? Aga naprawdę ma dużo zdjęć. Będzie. Ile ona ma zdjęć? 2200! Dużo. To mi się podoba. Jest takie naturalne, zwykłe, jasne. I bierzemy Agnieszkę, wklejamy do koszyka. Chyba jakoś taką małą chyba, co? Tak. Taka, wiesz, taka lekko ukryta. Koszyczek świąteczny z Agnieszką Grzelak. Tak, kto by takiego nie chciał? Dokładnie. Fantastycznie, Agnieszka. To jest tak randomowe foto. Chłop siedzi sobie gdzieś tam wśród krzaków, ma czerwone włosy, a w obok jest koszyk, gdzie się ukrywa Agnieszka Grzelak vlog. Najważniejsze pytanie to to, czy ją odnajdziecie? To jest najciekawsze pytanie. Mam nadzieję, że tak. Jedyne co, to Patryk tutaj jeszcze pewnie poprawi kolory do tego zdjęcia na takie... No trochę jeszcze tutaj. Trzeba je trochę doprawić, jeszcze dać jakieś kwiatuszki z tyłu, jakieś motylki. Tak. No. Ale najważniejsze, a raczej najważniejsza, już jest, czyli Agnieszka Grzelak, pięknie schowana. Jezus Maria, ty... Zginął. Ruchome piaski. Jestem ciekaw, czy ją zlokalizujecie, a przede wszystkim, czy zlokalizujecie, że to jest właśnie Agnieszka Grzelak. Myślę, że jest to możliwe. Instagram,
wrzućmy. Podpis dajemy taki, żeby odwrócić uwagę od Agnieszki. Dobrze mi w tym kolorze włosów. Plus to skłania do takiej, wiecie, dyskusji. Ludzie będą pisać nie, absolutnie nie, wiadomo, że nie. I będzie pewnie dużo komentarzy. 3, 2, 1, share! Dobra, lecimy z komentarzami. Serduszko jest spoko, Michał Wiśniewski. Nie no, już mi się zmywa, teraz bardziej jak Karol Wiśniewski wyglądam w różowych włosach. Dokładnie. Śliczna fota, ładnie tak świeżo. Zuza R.P. Aga Grzelak w koszyczku, bo czemu by nie XD. Zuza, odezwij się po stówę. Nawet mi nie jest smutno. Ciebie jest stary żal. Nawet mi nie jest smutno, ja to byłem przygotowany już. Ja już nie wiedziałem, że nie ma opcji. Na ostatnią przeróbkę musisz zrobić tak, żeby po prostu nie odkryli. Dlaczego uwięziłeś Agę w koszyku? Czemu trzymasz Agnieszkę zamkniętą w koszyku? No także później ludzie już ogarnęli, pisali mi. I o dziwo, Agnieszka też napisała, że chętnie bym się tam schowała. No, także Aga, pozdrawiamy. Smutne wieści, widzowie. Bo kolejna przeróbka miała być robiona w tym pięknym lokalu, który jest kawiarnią, ale bus jest zamknięty. Ale dla nas to nie problem, bo fotki i tak zrobimy, ale niestety będę musiał zmienić koszulę na niebieską. Ale team czerwony, pamiętajcie. Foty zrobione, to teraz tylko czas znaleźć, kto będzie się ukrywał na naszym zdjęciu. Losu, losu, losu. Kto tym razem nam wypadnie, będzie tu Freeze, a.k.a. Frizulek. Dobra, Frizulek. Jestem ciekaw, co za foty wyszły, bo Patryk je przerabiał bardzo długo. Więc ja bym chyba to wybrał generalnie. Dobrze. Trzeba wybrać zdjęcie Frizoluszka. Najpierw wybierzmy miejsce, w którym chciałbyś go ukryć. Ja tu w ogóle widzę dużo opcji. Możemy zrobić go tam na górze, w tym busbarze, gdzieś tutaj. Za kierownicą, pod samochodem. Ja bym dał za kierownicą, nie wiem. A może na spadochronie tutaj jest? W helikopterze, przecież Frizoluszek helikopterem lata. To ja bym helikopter. Czy za bardzo odleciałem? Nie no, jeżeli potrafisz to zrobić. No to nie jest problem, wiesz. No dobrze, no to pokaż nam to, Patryk. Piękny helikopter. Czy to będzie idealne? O, dobra. To jeszcze mniejszy daj, albo mam lepszy pomysł, patrz. Zostaw to! Tak zrób. O, no i teraz, Patryk, wreszcie wygrasz. IG Freeze. Szukamy zdjęcia, jak się tak trzyma czegoś. No to powodzenia. Pa, znalazłem. Tak ci jedną ręką będzie trzymał helikoptera. Trzyma tak ręce, tak. No to utniemy mu te dwa palce, żeby był grab. Zajebiście, robimy to. Nie ma opcji, no nie ma opcji, żeby ktokolwiek rozpoznał, że to będzie Freeze. Jak ktokolwiek zauważy, że ktoś zwisa z helikoptera, 100 zł dla was. Jaki przyjemny dzień w ogóle, Karolu, prawda? Siedzimy sobie w takim pięknym miejscu, patrzysz się, jak ktoś wisi na helikopterze. Fantastyczny będzie, jak to zobaczę. Wiedziałem, że to powiesz. Trzeba to chyba jakoś bardziej ukryć. Może gdzieś tutaj? O, może tutaj? Mega, mega dobrze to wygląda. Frizoluszek został skutecznie wklejony na helikopter. I ciekawe, czy będzie równie skutecznie odkryty. Chwila prawdy, Patryk. Czy wygrasz, czy nie wygrasz? Przydałoby się już jeden raz. Jeden, proszę, jeden raz. Dobra, podbijam stawkę. Jak nie znajdą, to daję 1000 zł. Dobrze, że mam fake konta. To może inaczej, to zróbmy tak, że jak go zobaczą, że ktoś tam jest, to to się nie liczy. Co? Muszą rozpoznać osobę. Tak, że Frizu. No, pewnie. Dobra, 1000 zł do wygrania. Podpis nie wiem jaki jak zawsze, więc dam po prostu niebieski czy czerwony. Niebiescy! Chociaż ten jeden raz powiem. Czerwoni rządzą, dobra. No kurde, tego Frizulka to... No jestem pewien, że ktoś rozpozna, że to Friz. Ale jak ktoś połączy, stary, że... Jestem ciekaw, czy ktoś zauważy. Zauważy, ale czy to jest, wiesz, jak połączy... Zauważy ktoś, że helikopter z gościem leci? Jak połączy kropki, a jak połączy kropki, że helikopter, że Freeze, to nie, wtedy nie będę w ogóle w szoku i nawet nie ja będzie mi szkoda. Dobra, więc 1000 zł, Patryk, do zgarnięcia. Ja się już naprawdę nie mogę doczekać. Gruba stawka. Jesteśmy w koszulach, ponieważ teraz ostatnia przeróbka. 1000 zł, Patryk, do wygrania. Urłagam, chociaż raz. Więc no, 4-0, może będzie 5. Dzięki w ogóle wam wszystkim za ten odcinek, bo ja się bawiłem zarąbiście. Jak tutaj dotrwaliście, to pamiętajcie, napiszcie komentarz: czerwoni rządzą! Pokażmy, że czerwoni rządzą. Każdy taki komentarz będę serduszkował. Dobra, sprawdzamy komentarze. Mów Nikala, serduszko. Niebieski. Jaki niebieski team? Tylko czerwoni. Dobrze, niebiescy rządzą. Paulina czerwony. Czemu tam ziomek z helikoptera zwisa? No szkur...